Dzisiaj wielki dzień, głosowanie. Czy Polska będzie tym niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa? No czekam na ten wynik. Pan prezydent będzie oczekiwał na wiadomości z Nowego Jorku. Rzeczywiście to bardzo ważne głosowanie dla Polski, niezwykle istotne też w planie politycznym pana prezydenta, bo prezydent obiecał na 2016 rok sukces szczytu NATO w Warszawie i to się udało. Na 17 obiecał sukces w Radzie Bezpieczeństwa ONZ i dzisiaj liczymy na to, że do tego doprowadzi, ale to była rzeczywiście bardzo długa, ciężka praca. Pamiętajmy, że ten ostatni etap kampanii zainaugurował prezydent pałacu z panem ministrem Waszczykowskim we wrześniu tamtego roku. To było ostatnie 9 miesięcy bardzo intensywnych działań dyplomatycznych na wielu miejscach świata. Czy mamy policzone głosy? Gdzieś pojawiły się informacje, że uda nam się i będziemy niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa. No ja jestem zawsze bardzo ostrożny i czekam na wynik taki, który będzie wynikiem oficjalnym, dlatego że to jest głosowanie tajne. Nie wszyscy ambasadorowie de facto postępują zgodnie z instrukcjami, jakie otrzymują od swoich stolic. Rzeczywiście, jeśli byśmy liczyli dzisiaj deklaracjami stolic krajów członkowskich ONZ, to mamy dużo ponad potrzebną minimum, ale jak powiedziałem, głosowanie jest tajne. Nie wszyscy też przychodzą na głosowanie, mimo że mają taki obowiązek, więc poczekajmy naprawdę, to jeszcze kilka godzin i ten wynik będzie znany, ale no, jesteśmy optymistami. A po co właściwie chcemy być tym niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa? Z wielu powodów. Po pierwsze, oczywiście w sensie symbolicznym to oczywiście ogromny prestiż dla państwa. To jest 2 lata, kiedy nasz kraj będzie w gronie tych 15 najważniejszych krajów świata dbających o pokój i bezpieczeństwo, gdzie będą debaty na tematy te najważniejsze. Wracamy wtedy dzięki temu do tej globalnej polityki i problemów, które dzisiaj zaprzątają głowy najważniejszych przywódców politycznych na świecie. Korea, Bliski Wschód, Ukraina oczywiście, wszystkie te miejsca, które są istotne. No Polska dzięki temu miejscu wraca do dyskusji politycznej na poziomie, który przez ostatnie 20 lat na nim nie byliśmy, bo to ostatni raz w Radzie Bezpieczeństwa Polska była 20 lat temu, więc to dość długi okres, kiedy Polska była poza tym gremium. Ale także to oczywiście oznacza i większą i ważniejszą pozycję Polski w Europie, dlatego że będziemy jednym z kilku europejskich członków Rady Bezpieczeństwa, to oznacza też koordynację w ramach polityki europejskiej, która będzie z naszym udziałem prowadzona. To także oznacza nowe zupełnie możliwość relacji z innymi krajami stałymi Rady Bezpieczeństwa, czyli z tymi głównymi państwami, z Francją, z Wielką Brytanią, z Rosją, ze Stanami czy z Chinami. To wtedy jesteśmy dla nich partnerem jako kraj zaczynający z nimi w tym samym gronie państw. Ale też w praktyce to oznacza możliwość dla naszego państwa kształtowania czy współkształtowania agendy obrad Rady Bezpieczeństwa, bo tak naprawdę prawo weta czy to prawo decyzji przypada tym krajom stałym, krajom członkowskim, natomiast kraje niestałe mają główny instrument w postaci kształtowania agendy, czyli wnoszenia pod obrady Rady Bezpieczeństwa tematów dla nich istotnych i to jest dla nas też duży instrument w polityce międzynarodowej, że będziemy mogli wprowadzać także nasze tematy, ale także inne państwa będą zabiegać o to, żeby Polska wprowadziła ich problem na Radę Bezpieczeństwa, więc to oznacza potem duże pole manewru w ogóle w polityce międzynarodowej. Mamy, pan minister wie, że mamy Jarmark Wnet. Na tym Jarmarku Wnet prowadzimy wiele ciekawych rozmów. Jedna z nich dotyczyła między innymi Rady Bezpieczeństwa. Czy prawdą jest, że już właściwie będąc optymistycznie patrząc na to głosowanie, już zastanawiamy się nad zwiększeniem ilości personelu w Radzie Bezpieczeństwa obsługującego naszego przyszłego przedstawiciela? I druga rzecz, że tym przedstawicielem, jeśli się uda, będzie minister Waszczykowski. No personalia to zupełnie jest nie na dzisiaj rozmowa, natomiast rzeczywiście to będzie od nas wymagało zwiększenia obsady naszej placówki przy ONZ w Nowym Jorku, dlatego że Rada Bezpieczeństwa jest jedynym organem ONZ, który pracuje permanentnie, to znaczy obrady odbywają się codziennie,
i w związku z powyższym to jest duży też wysiłek dyplomatyczny tam na miejscu, więc to oczywiście będzie powodowało zwiększenie naszej obsady, naszej placówki. Tam muszą pojechać doświadczeni dyplomaci albo osobowości o silnej takiej pozycji politycznej, takiej, żeby rzeczywiście waga naszego także udziału w Radzie Bezpieczeństwa, w sensie wagi personalnej była podkreślona. To rzeczywiście, no wiążemy z tym duże, jak powiedziałem, plany, ale też pamiętajmy, że ten wynik, jeśli on będzie dzisiaj pozytywny, to będzie efekt bardzo ciężkiej pracy. No to jest tak, że to poparcie nie zdjęło się znikąd. Wiemy, jakie są różne nastroje na świecie i jakie są emocje i uzyskać te 100 kilkadziesiąt głosów całego świata, to naprawdę wymagało dużej pracy. To Państwo też widzieliście, jak prezydent o to zabiegał, nawet rozmawiając przez Unię Afrykańską, czy z państwami całego kontynentu afrykańskiego, czy wysyłając swoich wysłanników, bo prezydent wysyłał specjalnych swoich przedstawicieli na tę kampanię. No, każdy za kątem globu. Minister Waszczykowski też dużo podróżował. Ja dużo podróżowałem w imieniu pana prezydenta w różne miejsca świata po to właśnie, żeby te głosy zbierać. To po prostu była rzeczywiście taki duży, cały logistyczny, tak powiem, plan pod tym prezydentem, który odbywał się na terenie, na obszarze całego świata. To rzeczywiście wymagało dużej pracy i dlatego tak bardzo dzisiaj wyczekujemy tego głosowania, bo ono zwieńczy, jak powiedziałem, 10-12 miesięcy bardzo, bardzo intensywnej pracy. Pozostając, panie ministrze, Janek Pospieszalski mówi, pozostając w tym oczekiwaniu i pozostając uznaniem tej olbrzymiej pracy, która została wykonana przez całą kancelarię, przez zespół polskich dyplomatów, przez samego pana prezydenta przede wszystkim, jednak nie mogę nie zapytać o to niedawne orzeczenie Sądu Najwyższego, o to, jak pan jeszcze raz skomentuje to, jak sędziowie Sądu Najwyższego wchodzą w rolę recenzentów prerogatyw prezydenta. No to przede wszystkim było działanie niezgodne z prawem. No, to nie można przekraczać swoich kompetencji, wykraczać poza swoje uprawnienia i uważać, że to działanie jest skuteczne albo że jest cokolwiek poprawia w sytuacji polskiej. No bardzo popsuło system prawa w Polsce, dlatego że Sąd Najwyższy przypisał sobie nieuprawnione decyzje, które w związku z tym nie mają żadnych, po pierwsze, skutków prawnych oczywiście, a po drugie, no po prostu psują państwa, po trzecie, najważniejsze, zagrażają wolnościom, prawom obywatelskim, bo pan minister Mariusz Kamiński jest dzisiaj człowiekiem, któremu darowano wszelkie winy i są one wpuszczone w niepamięć aktem ławki prezydenta. Nie można takiej decyzji podważać, nakazywać dalsze prowadzenie, sądzenie człowieka, który jest człowiekiem niewinnym w świetle prawa. I to po prostu jest, to zagraża wolnościom obywatelskim, prawom obywatelskim w Polsce, bo to by oznaczało, że ludzie niewinni mogą nadal być przez sądzie oskarżani, mogą być dalej sądzeni. No nie można sądzić ludzi niewinnych. Tak? W związku z powyższym taka decyzja sądu, jeśli ktokolwiek by chciał za nią postępować nadal, czy znaczy jeśli sądy w niższej instancji chciałyby dalej tę sprawę prowadzić, to oznaczałoby, że w Polsce można sądzić ludzi niewinnych. Tak? To jest naprawdę rzecz, która zagraża wolnościom, prawom obywatelskim i ja liczę na to, że między innymi na przykład Rzecznik Praw Obywatelskich opowie się dzisiaj za panem Mariuszem Kamińskim i powie, że Sąd Najwyższy nie może nakazywać sądzenia ludzi niewinnych, bo to tak. Naprawdę jest sprawa, która przede wszystkim temu zagraża. Tak, to rzeczywiście bardzo ciekawe i nie unieważniając tego fundamentalnego aspektu, o którym pan minister powiedział, jednak w tle ciągle mamy ten aspekt moralny. Oto człowiek, który walczył z korupcją, jest uznany jako przestępca. W tym czasie przestępcy, których on ścigał, chodzą na wolności i kpią sobie sprawa. No wie pan. Panie redaktorze, no na tym polega paradoks całej tej sytuacji, że jednocześnie mamy dzisiaj kolejny dowód na to, że w jednym z sądów okręgowych, niestety w moim mieście rodzinnym Krakowie, istniała w zasadzie mafia, która jest oskarżona o zorganizowaną grupę przestępczą w ramach sądu. To są rzeczy zupełnie jakby niebywałe, że takie rzeczy mają miejsce. I właśnie na tle korupcyjnym w tym sądzie była ta zorganizowana grupa przestępcza, działała. No i człowiek, który jest... całe swoje życie poświęcił w ostatnich latach właśnie temu, żeby z korupcją walczyć, no może być jako człowiek niewinny skazywany przez sądy w Polsce. No tak po prostu to jest ten świat, który jest mnie osobiście całkowicie obcy, bo on jest obcy też polskiej konstytucji, polskiemu prawu i w ogóle fundamentom jakiegoś ładu państwowego, który w Polsce powinien obowiązywać. No to, ale
prawdę powiedziawszy, w momencie, kiedy uczestnicy Kongresu Prawników Polskich buczeli, w momencie, w którym minister Dera, stając wiceprezydenta, cytował konstytucję, bo to na tą uwagę, że największy ten krzyk na wiecie prawników polskich podniósł się wtedy, kiedy minister Dera cytował polską konstytucję, mówiąc, jakie są zadania władzy sądowniczej w państwie. Wtedy władza sądownicza trzeba buczeć, że się tym nie zgadza, tak? Że nie zgadza się z konstytucją, która ich także obowiązuje. No to są rzeczy, które, no, jak powiem, trzeba zauważyć i rozumieć, z jakim układem, że tak powiem, mamy dzisiaj do czynienia w Polsce. Na szczęście ludzie to widzą, na szczęście my o tym będziemy mówić i na szczęście to, co pan powiedział o tej obcości, ci ludzie sami tą obcość podkreślają, że są wyobcowani nie tylko od zdrowego rozsądku, od prawa, ale również wyobcowani od tego, od odczuć większości Polaków i to trzeba im przypominać. No tak, no bo zresztą pamiętajmy, że no na tym samym zdjęciu padło to niezwykle szokujące zdanie od profesora prawa z jednego z uniwersytetów, że to nie naród jest suwerenem w Polsce. No to jeśli ta grupa zawodowa uważa, że zdanie w ogóle rozpoczynające konstytucję w Polsce, że w Polsce rządzi naród, ich nie obowiązuje, no to przepraszam bardzo, to trochę stawiają się poza tym państwem, które jest opisane w konstytucji. Dziękujemy panie ministrze. Jeszcze Krzysztof Skowroński. Jeszcze jedno pytanie techniczne. O której głosowanie, o której mamy spodziewać się informacji z Nowego Jorku? No, głosowanie rozpoczyna się o 10 tamtego czasu, czyli o 16 polskiego czasu, ale wyniki pewnie będą ogłoszone około godziny 18 polskiego czasu, bo tak się spodziewamy, bo to głosowanie jest tajne, te głosy potem są liczone i pewnie ogłoszenie oficjalnych wyników głosowania będzie około 18 polskiego czasu. Teraz już w takim razie na godzinę 18 oczekujemy z wielkim napięciem. Panie ministrze, dziękujemy za rozmowę. Dziękuję, kłaniam się. Profesor Krzysztof Szczerski, minister w Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy, był gościem Poranka Wnet.